była szczególnie wymowna. Zebraliśmy się tutaj, aby pomodlić się w rocznicę śmierci do Wirży. Korzystając z okazji, chciałabym powiedzieć kilka słów i przypomnieć, kim była Ciocia Zosia. Zofia Ryży, najmłodsza siedmiorka dzieci, ostatnia mieszkanka domu pamięci Zofii Ryży, pozostała z matką Zofią i kontynuowała dzieło ojca, krzewiąc kulturę polską. Miała dom otwarty dla wszystkich Polaków. Została do końca życia badawcą. Zofia Ryży w ciągu swojego długiego życia była świadkiem zachodzących we przedsiębiorstwach, które nieuchronnie prowadziły do zaniku jej polskiego charakteru. Dzięki swej nieustąpliwej walce o polskość wsi była najbardziej znaną osobą w Polsce pośród wszystkich Adampola. W 1929 roku wraz z grupą Adampola udała się na wystawę przemysłową w Poznaniu i w 1934 roku uczestniczyła w zjeździe Polonii. Po II wojnie światowej bywała wielokrotnie w ojczyźnie, m.in. w 1967, 81, 75 roku. W uznaniu za jej działalność została odznaczona przez Radę Państwa PRL Srebrnym Orderem Zasługi. W 1981 roku otrzymała od Towarzystwa Łączności z Polonią za granicą dyplom za wybitne osiągnięcie w dziele umacniania patriotycznej więzi Polonii z macierzą. Już za życia jej rodziców, ojca, zesłanca zaangażowanego w działalność patriotyczną i matki córki Ignacego Kiemki, liczni goście całego świata odwiedzający Adampol i dom Ryży dokonywali wpisów do zeszytów pamiątkowych. Zofia Ryży zmarła w rodzinnym domu 15 sierpnia 1986 roku i została pochowana na Adampolskim cmentarzu obok swoich rodziców. Po śmierci Zofii Ryży spadkobiercy Lesław Ryży i Antoni Dochoda postanowili zabezpieczyć pamiątki związane z dziejami osady. Dom ten stał się miejscem, w którym prowadzone są pamiątki historii dotyczące Adampola i życia jego mieszkańców. Dzięki pomocy konsula generalnego w Stambule, Ryszarda Korczewskiego oraz powstałej Fundacji Adampol, grupa specjalistów kierowana przez etnografów z Paskowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przygotowała wiosną 1992 roku Izbę Pamięci. 4 lipca 1992 roku z okazji 150-lecia osady został otwarty Dom Pamięci Zofii Ryży. Nasza ciocia Zosia reprezentowała Polonię w Turcji, a w ostatnich latach swojego życia przede wszystkim Polonię w Stambule. Dziś powszechnie wiadomo, że około 2000 Polaków zamieszkuje Turcję. Czasy się zmieniły i już nie jesteśmy jedynym środowiskiem polonijnym całej Turcji. Właśnie tutaj w Adampolu rozpoczęła się historia Polonii w Turcji. Rozsypane zagubienie w całym kraju tak żyje Polonia w Turcji. Właśnie po nich do Polonii w Stambule wołam i się odzywam. Niech wszyscy usłyszą naszą historię. Początki historii Polonii w Turcji zna każdy, kto interesuje się historią, dyplomacją, gospodarką między Polską a Turcją. Ale nie wszyscy wiedzą, kim była ciocia Zosia i już niewiele osób pamięta, jaką rolę odgrywał Adampol w stosunkach polsko-tureckich. Wystarczy wrócić wspomnieniami do początków historii dyplomacji pomiędzy Polską a Turcją. Właśnie tam odnajdziemy historię Adampola oraz historię pierwszych osadników. Takie nazwiska jak rodzina Ryży, Dochodów, Wilkoszewskich, Ochockich, Żółkowskich, Nowickich to rody, które przetrwały do dziś. Kontynuują tradycję, kulturę i wiarę, tak jak tam przekazywali nasi przodkowie. Ciocia Zosia była jedną z wielu ciotek, którą mieliśmy szczęście poznać i byliśmy jej wychowawkami. Żyjąc na Adampolu i będąc świadkiem ojcieca działania naszej cioci, ojca i innych Adampola, obserwowałam, jak dobre są kontakty z Domem Polonii w Warszawie, stowarzyszeniami i innymi instytucjami. To było dla mnie oczywiste i naturalne, że jesteśmy Polonią w Turcji w Stambule, że działamy jako Polonii lub jak Stowarzyszenie Polonii w Stambule w Adampolu. Mieszkańcy Adampola od wielu pokoleń i odrodzenia prezentowali nie tylko Polonię, ale i świadomie promowali polską kulturę i rozpowszechniali tą wiedzę. Świadomi swojego położenia, godnie nosimy starców oba kraje i dokładamy wszelkich starań, aby być tym ogniwem do współpracy oraz współpracy.
30 grudnia 1939 roku wystosował apel do Polonii Świata, który pisał: doźnął czas historyczny, by doprowadzić do zjednoczenia Polaków w kraju i tych, którzy tworzą Polonię w diasporze. Czas, by państwo polskie stało się wspólną wartością dla wszystkich, którzy wciąż czują się Polakami i pragną utrzymać związki z dawną ojczyzną. Od 1842 roku mamy Polonię w Turcji i w Stambule. Od 2 lat oficjalnie istnieje Stowarzyszenie Polonii w Stambule. I do prześladania profesora Andrzeja Stelmachowskiego chciałabym z całego serca, aby doprowadzić do zjednoczenia Polaków w tym kraju. To będzie dla mnie zaszczyt prezentować w tym roku Adamów, Stambuł, Turcję na 5. zjeździe Polonii Światowej w Warszawie. Przez całe życie brakowało nam domu Polonii w Turcji, ale dzięki staraniom rodziny od pradziadka Wincentego nasz dom rodziny Ryżyk dokładał wszelkich starań i działał jak dom polski. Właśnie dlatego, korzystając z nadarzającej się okazji, zaprosiłam wszystkich 18 sierpnia 2018 na mszę świętą intencji świętej pamięci Zofii Ryżyk i chciałabym wszystkim przypomnieć, kim była ciocia Zosia, kim byliśmy, kim jesteśmy wszyscy razem, czyli Polonia w Stambule, Polonia w Turcji. Idąc śladami swoich przodków, chciałabym zaapelować o Polonię. Nie opuszczajcie swojej tradycji, swojej kultury. Nie zapominajcie, skąd pochodzicie, kim jesteście. Niech wasze dzieci będą wychowane według kultury i tradycji, skąd pochodzą waszych pradziadkowie. Niech wasze dzieci mają świadomy wybór. Taki jest nasz obowiązek, przekazać dalszym pokoleniom naszą tożsamość i narodowość. Dom rodziny Ryżyk tętnił życiem. Właśnie tam, gdzie dziś nazywamy Domem Pamięci Zofii Ryżyk, po raz pierwszy widziałam, że niezależnie od tego, gdzie się urodziłeś, nieważne skąd jesteś, to szanujemy się wzajemnie za te wartości, które dla nas są ważne, które pielęgnujemy. W tym domu i w Adapolu zrozumiałam, że my Polacy to jesteśmy jedną rodziną. Dlatego skąd moje pragnienie i odśladamy naszej cioci Zosi, pradziadka ojca i moich drogich ministerstw, człowiek i wujków w Adapolu, aby jednoczyć Polaków w Turcji. Właśnie w takim środowisku i miejscu, gdzie historia naszej Polonii się rozpoczęła. Tutaj właśnie w tym kościele zostały wychowane nasze dzieci przez 7 pokoleń. Tutaj odnajdywaliśmy siłę ducha, aby walczyć przeciwnościami losu, aby przetrwać te najtrudniejsze chwile w naszym życiu. Ciocia Zosia nie tylko chciała przekazać nam naszą kulturę i wiedzę na temat Polski, ale pragnęła być cały czas w kontakcie z Polską i Polonią. Jednoczyła sobie wszystkich Polaków i chrześcijan. Kontynuując tradycję rodzinną, będziemy czekać na gości z Polski i z całego świata. Zapraszam więc do Domu Pamięci Zofii Ryży. Nasz dom będzie dla was zawsze otwarty. W Domu Pamięci Zofii Ryży można złożyć życzenia w tej specjalnej księdze pamiątkowej z okazji stulecia niepodległości Polski, rocznicy śmierci cioci Zosi,